oglądałeś taką odprawę Jerzego Brzęczka, który mówi, nie lubią nas ci dziennikarze i w ogóle chłopaki, czyli nie chodzi dajcie o się. Jerzego co ty byś zrobił, jakbyś tam wszedł do szatni przed meczem z Holandią? Wiemy, że dostaniemy łomot, no, ale to chcemy musi się tak, postawić. Że ławki chodzą, wiesz o co, ławki chodzą, są te emocje. Tak troszkę odbiegając od tematu, chociaż okalający jest to temat, pan Jerzy Brzęczek... Szanuję jako oczywiście trener i tak dalej, ale wydaje mi się, że jako persona nie ma takiego charakteru. Jakbym go zobaczył, to wydaje mi się, dobrze gość, dobrze zarabia, spokojny jest. A wiesz, w piłce, w sporcie musisz być, wiesz, wariatem, nie? Musisz być wariatem. Czy z jakimś... Czy wchodzisz, widzisz Roberta Lewandowskiego, akurat tak, w tym meczu go nie było. Tak, dobra wariaty, ty gasz Bayerny, ale panowie, lecimy z tym na grubo, wiesz o co chodzi? Musisz być nad nimi, bo mi się wydaje, że bardziej szanowani są piłkarze w reprezentacji niż sam trener, tak? Czy na przykład wydaje mi się, że takim trenerem w reprezentacji jest Robert. To on dyryguje na przykład na boisku. To ludzie pod nim grają tak naprawdę, to na niego grają, a wydaje mi się, że mam takie wrażenie oglądając reprezentację, że jakby piłkarze nie czują takiego prawdziwego respektu do naszego trenera, tylko jest on jakby troszkę sztuczny. Mam takie wrażenie. Więc jak mówię, chociaż tak naprawdę jest... Czyli Lepa... No dobra, z tym Lepą przesadziłem, tak? Ale musi być coś takiego, że jak trener wchodzi, to oni są zasrani, wiesz. Oni nie powoła mnie, coś powiem, coś źle zrobię, nie powoła mnie, będzie ciężko, nie? Że musi być ten szacunek. A mi się wydaje, że oni, a tu se gram w Bayernie, tu se gram w Monaco, tutaj te klimaty. I wiesz, i oni jakby mają nie mają tego strachu przed trenerem. Wydaje mi się, że trener to musi taki być wychowawca, a się pluje. Wychowawca musi być, który jednak rządzi, musi mieć ten charakter, pazur. Wydaje mi się, że panu Brzęczkowi, tak, to tego brakuje, co nie umniejsza mu sukcesami, no bo przecież świetnie się w ostatnim turnieju zaprezentowaliśmy. Wiesz, jak kiedyś Janusz Wójcik, wspomniany przeze mnie, wybierał bramkarzy na mecz, jeden z reprezentacji Polski, jeden z meczów reprezentacji Polski, jak miał do wyboru Matyska i Dudka, zaprosił ich do siebie do pokoju, postawił ich obok siebie, chodził tak wokół nich, chodził i mówi Matysek, Dudek, Dudek, Matysek, Matysek, Dudek, Dudek, Matysek, Dudek, Matysek, Matysek, Dudek, Matysek, Dudek. I kto się i jeden się wystraszy, mówi Dudek się boi, Matysek gra. O, i to jest właśnie, to jest piękne. I ta historia nawet, już tego Wójcika lubię, muszę to posprawiać go. Naprawdę, to jest to właśnie. To no jest ja widzę to. Właśnie, że ty nadajesz na tych falach, no ty byś właśnie no, tak no to powiem ci, że fajna anegdotka, naprawdę. No, najlepsza dzisiaj, w sumie pierwsza, ale dziękuję. Najlepsza. Dziękuję. No, dobre.